Dzień dobry Państwu. Widzę, że jest już nas tutaj coraz więcej. Mam przyjemność powitać Państwa w imieniu firmy Quartico, a także Orange na webinarze Get the Look 2.0 – rewolucja w stylizacji z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Pragnę tylko nadmienić na początku, bo być może część z Państwa jest z nami po raz pierwszy, że nasze dzisiejsze spotkanie jest bezpośrednią kontynuacją eventu z 15 listopada. Podczas ostatniego webinaru również Quartico i Orange, także z niezwykłymi gośćmi, zarysowali kształt dzisiejszej branży modowej, wyzwań, które przed tą branżą stoją, a także problemów z punktu widzenia właścicieli sklepów internetowych, klientów tych sklepów, stylistów i projektantów. Opowiedzieli nam też trochę na temat najnowszego projektu Quarticon, AI styliście modowym. Ze względu na ogromny sukces tego wydarzenia i zainteresowanie, które przeszło, przyznamy, nasze najśmielsze oczekiwania, spotykamy się dzisiaj, aby pójść krok dalej i zaprezentować Państwu jedną z głównych funkcjonalności AI stylisty modowego, Get the Look. Przy okazji taka techniczna informacja, zachęcam Państwa do zadawania pytań na czacie. Gdyby tak się okazało, że nam zabraknie czasu podczas tego dzisiejszego spotkania, żeby na te wszystkie pytania odpowiedzieć, wówczas taką praktyką Quarticon jest przesyłanie odpowiedzi w formie artykułu na blogu i wysyłanie mailowo do wszystkich uczestników. Także jeżeli Państwo macie jakieś pytania, to naprawdę zachęcam, żeby te pytania zadawać. Wówczas też będziemy wiedzieli, w którym kierunku pójść i które wątki ewentualnie rozwinąć podczas pracy nad artykułem. Proszę pozwolić, że przedstawię teraz naszych dzisiejszych prelegentów. Bardzo mi miło powitać panią Anetę Panasiuk, marketing manager w agencji Romicor. Pani Aneta jest zawodowo związana z agencją marketingową Romicor, gdzie właśnie prowadzi projekty e-commerce i zarządza działem project management. Współpracuje także z Wydziałem Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej, gdzie jest wykładowczynią, a także doktorantką. Pracuje teraz nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej, w której bada wpływ marketing automation na lojalność konsumencką. Naszym drugim prelegentem jest założyciel i CEO Quarticon, Paweł Wyborski. Specjalista w branży e-commerce i sektorze telekomunikacyjnym, pasjonat sztucznej inteligencji i algorytmów odkrywania wiedzy. Zanim rozpoczął pracę nad technologią Quarticon, doradzał wielu przedsiębiorstwom z zarządzania projektami i CRM. Był prelegentem na licznych konferencjach branżowych, na targach, na meetupach, w tym również m.in. InfoShare, Cebit i e-commerce Expo. Pragnę też nadmienić, że tak jak już wspominałem, organizatorami są Quarticon i Orange, natomiast naszemu wydarzeniu patronują także Romicor, agencja marketingowa, Media4You, Gate Software, Satisfy, SalesTube i Sprawny Marketing. Dziękujemy serdecznie wszystkim naszym partnerom i zachęcamy jeszcze raz do zadawania pytań. Zaczniemy naszą rozmowę od pytania do Anety. Aneto, tak na początek, czy mogłabyś podzielić się z nami wiedzą na temat tego, jak obecnie konsumenci kupują odzież w internecie? To znaczy, gdzie i jak szukają inspiracji? Ale to masz wyłączony mikrofon. Już naprawiam. Przede wszystkim należy zacząć od tego, kim jest teraz konsument, który kupuje w internecie. Konsumenci w tym momencie są klientami smart, tak? Czyli klientami, którzy mają dużą wiedzę na temat przede wszystkim tego, jak kupować, ale też tego, co chcą kupić. Doskonale znają swoje potrzeby i oczekiwania. I z racji tego, że internet stanowi źródło, gdzie mogą znaleźć wiele informacji i mieć wszystko na wyciągnięcie ręki, coraz bardziej, i w sposób ten smart,
tak, i sprytnie, potrafią z tego korzystać. Wybierając się na zakupy, nie kupują z tego, co zastaną, tak, tylko dokładnie poszukują tego, czego oczekują, co jest zgodne z ich preferencjami. Wiedzą, że mogą łatwo porównywać ceny konkretnych produktów za pomocą dedykowanych do tego narzędzi i tak samo łatwo porównywać oferty z poszczególnych sklepów internetowych. I wyzwaniem sklepów e-commerce w tym momencie jest to, aby zrobić coś, co pozwoli przyciągnąć uwagę klienta na dłużej i zdecydować o tym, że właśnie to w tym konkretnym e-commerce zdecyduje się zrobić swoje zakupy. Klienci w tym momencie potrzebują wybitnego zaopiekowania, chcą personalizacji, indywidualnego podejścia i możliwości zainspirowania się w danym sklepie e-commerce w sposób bardzo szybki, tak, i dla nich łatwy przede wszystkim, tak. Szukają w zakupach czegoś więcej niż tylko spełnienia podstawowej potrzeby, która polega na tym, że produkt do nich przychodzi, a oni wykorzystują po prostu jego funkcjonalność. Idzie to w parze z satysfakcją konsumencką, która w tym momencie jest z perspektywy sklepu e-commerce coraz trudniejsza do osiągnięcia, bo klient zadowolony to ten, którego podstawy zostały zaopiekowane i taki, który otrzymał więcej tak naprawdę niż pierwotnie oczekiwał. Dlatego sklepy e-commerce powinny być gotowe do generowania dla swoich klientów i użytkowników internetowych dodatkowej wartości i powinny rozumieć potencjał marketingu doświadczeń. Ponieważ klienci smart potrzebują właśnie smart rozwiązań. I w ten nurt idealnie wpasowuje się właśnie stylista AI, który jest dostarczany tak przez Quarticon, ponieważ właśnie pomaga w generowaniu tej dodatkowej wartości dzięki łatwemu doborowi stylizacji dla użytkownika. Oprócz samej opcji zakupu gotowej stylizacji, klient otrzymuje te dodatkowe wartości, które pozwalają na to, że klient czuje się w danym sklepie e-commerce po prostu lepiej. Tak? Po pierwsze, jest to właśnie to poczucie bezpieczeństwa, jest to, co sprawia, że klienci mają pewność, że stylizacja, którą wybierają, tak, i na zakup, której się decydują, faktycznie jest pełna, wszystko do siebie pasuje i stanowi gotowy outfit. Co za tym idzie, takie rozwiązanie pozwala skrócić czas, który klient poświęca na zakupy. I dla klienta smart jest to bardzo ważne, ponieważ wiadomo, żyjemy bardzo szybko i staramy się ten czas, który mamy, wykorzystywać po prostu jak najlepiej. Dlatego z racji tego, że klient woli lub musi ten czas spożytkować inaczej, nie chce przebywać w procesie zakupu zbyt długo i zastanawiać się nad tym, co do siebie pasuje, co warto byłoby ze sobą połączyć. Tutaj takie rozwiązanie, jakim jest stylista, pozwala to w łatwy sposób klientowi po prostu dowieść, tak? Poza tym stylista sam w sobie podnosi standard procesu zakupowego, ponieważ klient czuje się lepiej zaopiekowany oraz wpływa pozytywnie na wizerunek sklepu internetowego, ponieważ klient ma poczucie, że klub kupuje w fajnym sklepie, który po prostu jest na czasie. Tak? I to w takich miejscach, czyli w takich e-commerce'ach, które dowożą tą dodatkową wartość, klienci kupują chętniej i są to te miejsca, w których też znajdują inspirację. Dziękuję serdecznie, Aneto, za tę odpowiedź. Myślę, że od razu w tej odpowiedzi zawarło się uzasadnienie dla tematu naszego dzisiejszego spotkania, bo rewolucja w stylizacji z wykorzystaniem AI w kontekście klienta smart, o którym opowiadałaś, którego profil zarysowałaś, nie jest tylko zabiegiem retorycznym, ale rzeczywiście widać, że to jest ogromne wyzwanie, które się dokonuje. I w tym kontekście chciałbym zapytać Pawła. Pawle, w nawiązaniu do tego, co powiedziała Aneta i co jest głównym tematem przewodnim naszego wydarzenia, jaką odpowiedź na te kwestie widzisz w kontekście sztucznej inteligencji i funkcjonalności Get the Look,
która właśnie przecież wkracza do świata mody online. Czym właściwie jest AI Get the Look i co świeżego wniesie do sklepów internetowych z modą? No dobrze, no to ja trochę pokażę to na przykładach. Generalnie jak ten klient smart dzisiaj kupuje w internecie, bo to, co powiedziała Aneta, dzisiaj jest ten klient smart wyedukowany. On wie do sklepu, wie dokładnie, czego potrzebuje i do sklepu najczęściej trafia na kartę produktu, tak? Tylko no, na tą kartę produktu trafia już wyedukowany. Co to znaczy? Tak, że on wcześniej musiał sobie gdzieś sprawdzić na różnego rodzaju blogach, serwisach modowych, Pinterestie, social mediach, że czymś się zainspirować, prawda? No jest pewne grono klientów, które zanim pójdzie do sklepu, na początku robi taki research, właśnie buduje tą swoją wiedzę, edukuje się, jak ze sobą łączyć ubrania. No i to się często dzieje poza sklepem. To, co widzimy, jak odpowiadają sklepy też, no to tworzą różnego rodzaju, oprócz produktów, tworzą blogi, starają się opisywać trendy w modzie, jakby właśnie, żeby ta część też research poszukiwania klienta, edukacji klienta odbyła się wewnątrz sklepu, no bo wiadomo, jak klient jest w sklepie, jest zaciekawiony, no to jest większa szansa sprzedaży. Natomiast jakby w sklepie internetowym jakby chcemy dostarczyć to dodatkową wartość dla tego klienta, żeby on mógł się inspirować gotowymi stylizacjami, jak należy wyglądać wewnątrz już sklepu. I to, co w czym zazwyczaj pomaga sztuczna inteligencja? No, sztuczna inteligencja zazwyczaj ma dwa takie role. Zautomatyzować to, co dzisiaj my jako ludzie musimy robić ręcznie, czyli oszczędzić nam czas, oszczędzić nam koszty, zrobić to na większą skalę i zrobić to szybko. Tym bardziej, że żyjąc w świecie fashion mamy do czynienia z tym, że ciągle odzież rotuje, pojawiają się nowe modele, zmieniają się sezony, jest ten efekt fast fashion, że już nie mamy czterech sezonów, mamy kilkanaście po to, żeby był krótki magazyn. W związku z tym jakby problem inspirowania nowymi rzeczami jakby staje się dużym wyzwaniem dla sklepów, ponieważ coraz więcej czasu muszą w to angażować, jeżeli mają do tego zasoby. No i zazwyczaj jakby w sklepie internetowym jest dużo już kontentu wytworzonego i to na przykład jak mamy sobie kartę produktów, no to oprócz zdjęć produktów mamy zdjęcia gotowych stylizacji. Te zdjęcia zazwyczaj mają krótki czas życia, ponieważ jak dany produkt zostanie wycofany ze sprzedaży, no to zdjęcie przestaje być aktualne, no bo już nie ma danej kurtki. I to, co robi Get the Look, tak, czyli AI stylista modowy, jest w stanie wykorzystać ten content, który w sklepie już istnieje na temat stylizacji, jak dany sklep sobie radzi z budowaniem stylizacji, inwestuje w zdjęcia modowe, do tego, żeby stworzyć taki niezależny poradnik i content. My to nazywamy właśnie Get the Look, tak, czyli o tym będę jeszcze dalej później opowiadał, natomiast jakby wybrać z całego katalogu produktów, który jest w sklepie, inspiracje, które są zgodne z daną marką, no i te inspiracje jakby temu klientowi pokazać, umożliwić mu szybkie przeglądanie jakby różnego rodzaju pomysłów, po to właśnie, żeby ta część edukacyjna odbyła się wewnątrz sklepu internetowego. Tak? Więc to jest takie pierwsze zadanie AI-a, żeby content, który jest w sklepie, przeanalizować i z tego głównie zdjęć wybrać jakby gotowe inspiracje, stylizacje, które wcześniej w sklepie też już powstały przy okazji różnego rodzaju sesji zdjęciowych i żeby można było na tej podstawie wyszukiwać różnego rodzaju inne ubrania, które się w tym sklepie znajdują. Więc dla Get the Look'a mamy tutaj dwie role, tak? W ogóle rozpoczęcie w sklepie, zautomatyzowanie procesu edukacji, żeby nie trzeba było ręcznie za każdym razem tworzyć jakiegoś wpisu na bloga, kontentu o tym, jak dana stylizacja powinna wyglądać, ponieważ już mamy ją, już ona istnieje. A druga rzecz to po prostu dać możliwość stworzenia takiego evergreen contentu, który w połączeniu z pełną stylizacją, opisem, rotacją produktów może jakby w sklepie trwać wiecznie, ponieważ jakby automatycznie można za pomocą niego wyszukiwać ubrania z dostępnego asortymentu. Dziękuję serdecznie za te prezentacje. Mam nadzieję, że jeszcze będziemy rozmawiać troszeczkę więcej na ten temat, ale przy okazji chciałbym zapytać od razu,
Czym różni się Get the Look, który widzimy na stronie Zalando, od tego, który powstał w Quarticom? No jak sobie wejdziemy na stronę Zalando, no bo Zalando już ten Get the Look od jakiegoś czasu buduje. Ma taką, jak widzicie, sekcję z różnego rodzaju stylizacjami i podstawowa różnica jest taka, że te wszystkie tutaj stylizacje robione są przez społeczność. Zalando jest dosyć dużym brandem, ma odpowiednie zasoby, żeby po prostu zaprosić iluś stylistów modowych i poprosić ich o to, dobrze, to róbcie swoje zdjęcia, dostaniecie pewnie jakieś tam darmowe ciuchy za to, podpinajcie ręcznie rzeczy, które mamy u nas na stronie, no i w ten sposób ułatwiajmy klientom robienie zakupów. Tak? No i cała praca oczywiście polega na tym, że ktoś ręcznie musi gdzieś sprawdzać, czy dane ubranie jest dostępne. W przypadku jakby tego rozwiązania, które mamy tutaj w oparciu o AI, mamy wszystko zautomatyzowane. Po pierwsze, to zdjęcie stylizacji, jak już wcześniej mówiłem, jest wybierane z dostępnych zdjęć, które są w sklepie, więc jakby pierwsze zadanie dla AI jest wybranie spośród zdjęć produktów automatycznie tych zdjęć, które przedstawiają pełną stylizację, a następnie połączenie tych zdjęć z dostępnym asortymentem, tak? Czyli automatycznie sprawdzenie, zidentyfikowanie na tym zdjęciu, że mamy tutaj bluzę, mamy spodnie, mamy buty, a następnie połączenie tego z katalogiem produktów, to się dzieje automatycznie, czyli jak katalog produktów zmieni swoją dostępność, zmieni się sezon, zmieni się asortyment, będą tutaj inne produkty, jakby pokazanie, że te produkty możemy kupić w sklepie. Dodatkowo jeszcze tu jest dodatkowa funkcjonalność, że na bazie teraz takiego zdjęcia możemy potraktować to jako pewien wzorzec stylu, tak? Bo styl jest dosyć abstrakcyjny. Jakby dalej stylista będzie pokazywał inne możliwe kombinacje, które wyglądają zgodnie z tym stylem i które można w sklepie kupić. Tak? Więc to jest jakby ta podstawowa różnica, że tutaj wszystko dzieje się automatycznie. Jakby nie ma potrzeby w ogóle angażowania czasu pracy menadżera w sklepie. Kolejnym takim elementem, który tutaj jakby też wytwarzamy w Get the Look, jest tworzenie opisów, tak, czy automatycznego kontentu. To jest też połączenie z modelami językowymi AI-owymi sztucznej inteligencji, która widząc to, co jest na zdjęciu, jest w stanie zbudować tutaj tytuł, który potem w prosty sposób można wyszukiwać w Google, ponieważ jakby część tego wyszukiwania produktów i stylizacji przez użytkowników, to jest po prostu szukanie pomysłów i inspiracji, tak? Czyli poszukiwanie ubranie na spacer, ubranie na jakąś okazję, na jesienne spacery i tak dalej. Tak? Więc to jest ta podstawowa różnica jest taka, że przede wszystkim wszystko dzieje się automatycznie, system automatycznie dba o to, żeby tutaj produkty były automatycznie przypięte na podstawie tych wzorców, tego stylizacji z katalogu produktu, więc nie trzeba ręcznie tego utrzymywać. No i dodatkowo mamy dodatkowy content, który fajnie się potem w Google pozycjonuje. No i też jakby zapraszał użytkownika z inną potrzebą na innym etapie kupowania jeszcze po to, żeby u nas też się wyedukował, a nie tylko przyszedł po konkretny produkt. No i finalnie możemy kupić cały zestaw, tak, który jest tutaj na stylizacji. Mhm. Trzymając się takich pytań praktycznych, chciałbym teraz zwrócić się do Anety. Aneto, jak mówiłem już, reprezentujesz agencję Remicor i wy z Quarticom współpracowaliście, prawda, przy wdrożeniu funkcjonalności AI Get the Look w sklepie Ombre. Czy mogłabyś podzielić się z nami obserwacjami i wnioskami, które wynikają właśnie z wdrożenia tego rodzaju sztucznej inteligencji we wspomnianym sklepie? Mhm. Tutaj zdecydowaliśmy się na pewno na wdrożenie tego rozwiązania na ombre.pl z tego względu, iż tutaj mówię też w kontekście tutaj klienta, gdyż pracuję tak naprawdę z ombre.pl już od 7 lat, więc mogę powiedzieć jako my. Lubimy generalnie testować takie rozwiązania i byliśmy otwarci na taką technologię, jaką dowodzi tutaj stylista z tego względu, iż naszą grupą docelową są przede wszystkim mężczyźni, tak? Którzy wiadomo, że lubią tak naprawdę podpierać swoje wybory zakupowe pewnego rodzaju podpowiedziami, tak? I taką automatyczną właśnie podpowiedź tutaj gwarantuje stylista. I za tą ciekawością tak naprawdę tego rozwiązania oczywiście idą też konkretne, takie bardziej e-commerce'owe oczekiwania. I tutaj przyświecały nam przede wszystkim dwa cele. Pierwszy cel to jest cel wizerunkowy, drugi oczywiście
typowo sprzedażowym. Tutaj chodzi o dostarczenie lepszych doświadczeń użytkownikom na stronie, co stricte ma dać nam takie kognitywne połączenie technologii i narzędzia z odbiorem marki w oczach klientów, tak? A oprócz fajnego bajeru, którym oczywiście stylista sam w sobie jest, z pewnością ma też się zmonetyzować w przychodzie. I tutaj takimi naszymi wskaźnikami, na którym będziemy patrzeć, ponieważ jesteśmy dopiero tak naprawdę na początku tego testu, będą po pierwsze zwiększenie średniej wartości koszyka, po drugie zwiększenie SKU, które przypada na pojedynczy zakup, dzięki wykorzystaniu tego potencjału, który leży w zakupie pełnych stylizacji, a nie pojedynczych produktów. Po trzecie, tutaj zależy nam też oczywiście na pozytywnym feedbacku klientów w ankietach pozakupowych, a także ogólnym zainteresowaniem tą sekcją na stronie przez użytkowników. I w tym momencie jest jeszcze za wcześnie, żeby mówić o wynikach finansowych, ponieważ od wdrożenia narzędzia tak naprawdę na ombre.pl nie minął jeszcze pełen miesiąc i mam nadzieję, że przy okazji pierwszego kwartału tutaj kolejnego roku uda nam się już mówić o wymiernych tak naprawdę danych, które będą satysfakcjonujące dla obu stron. Mogę się podzielić teraz tym, iż na tą chwilę pierwszy feedback zarówno od klientów, jak i od samych właścicieli e-commerce jest jak najbardziej pozytywny. Podstrona ze stylistą jest chętnie odwiedzana przez użytkowników. W tym momencie znajduje się u nas w głównym menu strony, także jest łatwo dostępna. Rozpoczęliśmy też promocję w mediach społecznościowych samej funkcjonalności, która ma zachęcić właśnie użytkowników do tego, żeby przetestowali to rozwiązanie. I jeżeli chodzi o na przykład czas zaangażowania na sesję na podstronie z Get The Lookiem, w tym momencie jest ono 20% wyższe od takiej ogólnej średniej, co pokazuje, że potencjał w tym narzędziu jest. Odnotowujemy też pierwsze konwersje i samo to, że użytkownicy chcą spędzać tak naprawdę na tej stronie czas, pokazuje, że szukają tych inspiracji, tak? A oczywiście idące za tym konwersje pokazują, iż te wybory tak naprawdę i te inspiracje, które podsyła im stylista, okazują się trafne. Aneto, to bardzo ciekawe, co mówisz i rzeczywiście, tak jak wspominasz, jeszcze jest za wcześnie, żeby oceniać, prawda, tak jakieś bardziej szczegółowe wnioski wyciągać, ale tak jak mówisz, jakiś pierwszy feedback już otrzymaliście i na co zwracają uwagę użytkownicy, na jakie funkcjonalności, które szczególnie wydają się takie przełomowe albo użyteczne? Przede wszystkim właśnie na to, iż podoba im się, iż cała stylizacja jest tak naprawdę podana im na tacy. Tak, że nie muszą przeklikiwać się już po poszczególnych na przykład kartach kategorii, a na podstawie konkretnego zdjęcia, które przykuło ich uwagę w danym momencie, mają już podpowiedzi w postaci poszczególnych produktów. Wiadomo, jesteśmy teraz tak naprawdę na hajpie związanym z AI, więc tutaj też ten feedback dotyczy tego, że jest to po prostu fajny buyer, że fajnie tutaj, że inwestujecie w takie rozwiązania, więc tutaj na pewno wizerunek samego sklepu na tym zyskuje, tak? O czym też mówiłam trochę wcześniej. Więc klienci są po prostu ciekawi i z ciekawością tutaj zaglądają tak na tą podstronę, przeklikują się i to, że właśnie poświęcają na to więcej czasu niż w przypadku takiej ogólnej średniej, to właśnie pokazuje, że jest to coś, co faktycznie klientów interesuje. Dziękuję Ci bardzo. Myślę, że jeszcze będę pytać może o te bardziej szczegółowe kwestie, ale zanim do tego wrócimy, to chciałbym jeszcze zwrócić się do Pawła. Dlatego, że wydaje mi się, że może wśród naszych słuchaczy albo później osób, które będą oglądały to nagranie z tego naszego dzisiejszego spotkania, znajdą się osoby, które będą zainteresowane
wejściem w rolę modowego asystenta dla swoich klientów, czyli chcieliby po prostu skorzystać z takiego systemu, jakim jest AI Get the Look dla swojego sklepu. Może jeszcze o tym nie wiedzą, prawda? Może nie wiedzą, że takie funkcjonalności istnieją, ale kiedy się dowiedzą, no to będą chcieli spróbować. Na co taka osoba powinna się przygotować, właściciel sklepu, dajmy na to? Jak wygląda proces wdrożenia tego rozwiązania? On jest dosyć prosty. Ponieważ, znaczy po pierwsze, nie, jakby ten cały system AI stylisty jest nauczony wiedzy o stylizacjach, o umiejętności czytania zdjęć modowych i rozumienia stylu, rozumienia zdjęcia, tak? Więc jakby wchodząc taki AI stylista do współpracy, on już wie, jak należy jakby poszczególne stylizacje budować, jak je interpretować, więc nie trzeba go uczyć, więc praktycznie działa od pierwszej minuty, można powiedzieć. Natomiast bazuje na uniwersalnym języku w modzie, czyli na obrazie, tak, na zdjęciu. Więc podstawową informacją, którą my potrzebujemy do wdrożenia, jest po prostu katalog produktów, fit produktowy, taki standardowy, jaki się wrzuca do Google Merchanta ze zdjęciami wszystkich produktów. No i potem jakby dobrze było, żeby te zdjęcia były w takiej rozdzielczości 1200 na 800 na 1200, trochę bardziej szczegółowe, ale zazwyczaj jakby jest to standardem, więc nie ma problemu, ponieważ jakby więcej jakby detali jesteśmy w stanie odczytać. No i co robi system, tak? Co robi AI stylista? Przegląda każdy produkt, no i w pierwszej kolejności wybiera z nich zdjęcia stylizacji. One mogą być dwa różne, więc jakby tu jest pewna ocena, na które zdjęcie się nadaje, a które się nie nadaje do takiego katalogu. No i w drugim kroku jakby prosimy o wystawienie takiej dedykowanej strony, w której sobie umieścimy stylizację, czyli taki get the look albo pomysł na stylizację, podpięcie tego pod główne menu. No i teraz jakby nasza technologia automatycznie generuje cały taki w pierwszej kolejności ten listing stylizacji. Tak? Dodatkowo jakby też tutaj powstają pewne, jest dodawana automatycznie wyszukiwarka tych stylizacji, żeby temu użytkownikowi pomóc, ułatwić, przeszukiwać. Dodawane są też automatycznie tagi tych stylizacji, po to znowu, żeby ułatwić wyszukiwać. Czyli tutaj akurat w przypadku Ombry mamy wiosnę, lato, jesień, zima, bo to było dosyć ważne. No i taka podstawowa klasyfikacja, czy to jest, nie wiem, styl elegancki, czy on jest bardziej nowoczesny, ponieważ jakby to już w jakiś sposób temu naszemu klientowi daje możliwość szybszego dotarcia do produktów. No i w drugiej kolejności, to też się dzieje automatycznie bez angażowania jakby tutaj pracy programistów, po utworzeniu takiej dedykowanej strony, my prosimy o wstawienie na tą stronę po prostu skryptu, najlepiej ten skrypt wstawić na całą stronę, ponieważ będziemy w stanie potem też mierzyć, jak działa stylista. Automatycznie też jest stworzona taka karta tej stylizacji, która też podpina te produkty z katalogu produktów, tak? Więc jakby to wszystko dzieje się automatycznie, więc to wdrożenie z punktu widzenia sklepu internetowego, właściciela sklepu, jest dosyć proste, bo potrzebujemy standardowego feeda, który dajecie zazwyczaj do Google Merchanta, wstawienie w CMS-ie pustej strony w szablonie sklepu. No i tyle, tak? No i w zasadzie potem jest jakby wszystko dzieje się praktycznie automatycznie. Automatycznie też są dodawane opisy, co daje nam unikalny content, no bo wtedy jakby ta stylizacja już może z nami zostać na wieki. I tak jak powiedziałem wcześniej, jeżeli ta bluza, już nie będziemy jej sprzedawać, no to tutaj pojawi się najbardziej podobna jakaś tam bluza z całego naszego asortymentu, więc content może już nam dobrze w SEO pracować, bo ktoś może szukać takiej stylizacji. Mamy pod to opis, mamy tagi, jak wejdzie, będzie miał zawsze pewność, że są aktualne produkty. Oczywiście można to dalej rozwijać, to są dalsze jeszcze też rzeczy rozwojowe, że potem na takiej karcie produktu też my możemy tutaj umieścić, to też jest przed nami jakby tutaj w Ombre, dodatkową od razu tutaj nazywam to ramką rekomendacji, uzupełnij look, gdzie do tych wszystkich produktów, gdzie ten look istnieje, podpowiemy tutaj właśnie te spodnie i te buty, żeby też z innej strony jakby tego użytkownika wciągać w proces zakupowy i budować jego koszyk, tak? Więc to są te możliwości. Natomiast to tutaj, jak powiedziałem wcześniej, to nie wymaga jakby zaangażowania IT, wymaga jedynie
wystawienie feeda, wystawienie pustej strony i potem jakby cała rzecz dzieje się w pełni automatycznie, więc to jest dosyć proste i szybkie w działaniu. To jak powiedziałem na wstępie, to też nie jest uzależnione od tego, żeby uczyć się na danych, które są w sklepie, ponieważ system jest już nauczony, ma tą wiedzę na bazie zdjęć, więc czy to jest nowa kolekcja, czy to jest zalegająca kolekcja, ona będzie pokazywana w tych stylizacjach i pracować dalej w sprzedaży. Pawle, przy okazji jeszcze zapytam Cię, bo tutaj widzę, że na czacie pojawiły się dwa ważne pytania. Pierwsze pytanie od pana Roberta. Czy jeśli ktoś nie ma zdjęcia, to AI stylista mógłby przygotować zestaw produktów? Już troszkę o tym mówiłeś, ale chciałbym, żeby to wybrzmiało. Znaczy, jeżeli bo są sklepy, gdzie nie mamy zdjęcia pełnej stylizacji i wtedy to jest, my to nazywamy trochę takim anti-get the lookiem, czyli robimy taki kolaż, tak? Tu jeszcze nie mam takiego przykładu, ale możemy sobie wyobrazić, że po prostu ze zdjęć gotowych powstanie taki kolaż, tak jak nie wiem, na Pinterestie są gotowe zestawy ubrań, które do siebie pasują, bo to jest inna funkcjonalność stylisty, myślę, że to jest inny temat na webinar, jak właśnie z produktów tworzyć stylizację bez takich stylizacji ze zdjęć modowych, natomiast to stylista też posiada te kompetencje składania zestawów, tak? Więc jakby to się odbywa w ten sposób, że z całej bazy produktów, które mamy w sklepie, budujemy taki zestaw, taki kolaż i wtedy też może to działać jako get the look albo jako podpowiedzi w sklepie, jak tą stylizację można dalej budować i uzupełniać. Mm-hmm. Dzięki serdeczne. Panie Robercie, jeśli ma Pan ochotę dopytać jeszcze o coś, to proszę na czacie tutaj napisać, wówczas zadam pytanie. Przy okazji kolejne pytanie od Pana Mateusza Kani. Czy da się obejść tworzenie dodatkowego landingu, a ramkę z Get the Look wdrożyć bezpośrednio na kartę produktu? Tak jak mówiłem wcześniej, to też może, jak mamy sobie produkt, w którym możemy umieścić rzeczy, które wchodzą w jego skład, to równie dobrze ta ramka może być na tym produkcie, na zasadzie dobierz, tak, do pełnej stylizacji. Dobrze. Chciałbym jeszcze dopytać Anetę, dlatego że rozmawialiśmy troszkę o tych doświadczeniach. Czy w kontekście tego, co Paweł powiedział, chciałabyś coś dodać odnośnie do rozwoju, możliwego rozwoju tych funkcjonalności, bo rozumiem, że te produkty, one podlegają ciągłym modyfikacjom, prawda? Trzeba dostosować się do rynku, do potrzeb klientów i w jakim kierunku ewentualnie te zmiany mogłyby iść? Produkty jak produkty, wiadomo, że oferta cały czas jest poszerzana tak w pewien sposób i tutaj oferta się zmienia pod kątem no tak naprawdę ubrań, tak, które tutaj jakby są dostarczone dla klientów. Niemniej jednak no, my rozpatrujemy bardziej unowocześnienie, tak, Get the Look'a na stronie ombre.pl pod kątem różnorodności właśnie inspiracji, tak, które klient może znaleźć. Tutaj mamy zaprezentowany przykład, który opiera się na zdjęciach produktowych i jest to na pewno dużo łatwiejsze tak naprawdę do uzyskania, jeżeli e-commerce nie inwestuje na przykład w różnego rodzaju sesje wizerunkowe, kampanie i tak dalej. Wtedy łatwo można takie rozwiązanie właśnie wdrożyć i spełnia ono jak najbardziej swoją funkcjonalność. My w tym momencie bardzo mocno stawiamy na wizerunek marki. Z tego względu chcielibyśmy uzupełnić jeszcze Get Look o możliwości maczowania produktów ze zdjęciami kampanijnymi, tak? Czyli wykorzystaniu sesji zdjęciowych do tego, aby klienci w łatwy sposób mogli odwzorować look modela, który ukazuje właśnie typowo już zdjęcie wizerunkowe, a nie produktowe. Tutaj też już Paweł tak wspomniał o tym, że będziemy na pewno poszerzać tutaj jeszcze Get the Look'a o możliwość dodatkowych rekomendacji w postaci ramek rekomendacyjnych, tak aby to dojście do pełnych stylizacji było po prostu dla użytkowników jak najbardziej proste i nie dotyczyło tylko i wyłącznie stricte samej jednej zakładki, a aby na różnych tak naprawdę etapach swojego procesu zakupowego i wizyty na sklepie mógł otrzymać satysfakcjonujące dla niego podpowiedzi.
Dziękuję serdecznie. Jeszcze mam kolejne pytania tutaj. Pani Anna Kęsik pyta. Wracając do wdrożenia, rozumiem, że większość jest po stronie Quarticom. Wystarczy, że klient wystawi katalog i pustą stronę, tak, jeśli chodzi o praktykę? Tak, tak. To jest ta praca, którą trzeba wykonać i myślę, że Aneta może potwierdzić, że... Tak, potwierdzam. My się nie zainteresowaliśmy szczególnie. Wszystko tutaj zrobił Paweł i jego zespół. Dobrze, w porządku. To jeszcze pytanie od pana Mateusza Kani. Pan Mateusz pisze, jeśli dobrze rozumiem, zakładając, że mamy kurtkę marki X, gdzie są jedynie zdjęcia packshotowe, a więc znamy markę oraz kolor, to stylista dobierze odpowiednio, filtrując na przykład po kolorze, marce czy sezonie, spodnie, buty i inne akcesoria do kurtki, w ten sposób to działa? To trzeba zawsze mieć na uwadze, jak bardzo chcemy filtrować i zawężać, bo może się okazać, że nie ma nic sensownego z danej marki, tak? Więc da się ustawić takie wytyczne dla stylisty. W pierwszej kolejności sprawdź w danej marce, co są produkty, żeby to było w jednej marce, no ale też jakby dbamy o jakość tego, tak? No bo żeby nie okazało się, że mimo wszystko jakby stylista znalazł spodnie, ale do zielonych spodni, znaczy na zdjęciu są zielone spodnie, a tej marki w sklepie mamy spodnie pomarańczowe, nie? Więc jakby wtedy to też jest to interpretowane w pierwszej kolejności pod kątem dobrego podobieństwa i tego samego stylu, a dopiero potem są brane pod uwagę dalsze reguły. Natomiast da się tak ustawić, że jeżeli są takie spodnie, że mamy dwie pary spodni, które mogą być tutaj przedstawione na stylizacji, a jedna jest preferowana ze względu na markę, no to ona zostanie wtedy preferowana. Tak? Więc tu jest zawsze taka trochę gra między jakością a tym, co jak chcemy wymusić, żeby to było zgodne z jakimiś wytycznymi regułami. A czy w praktyce takie ustawianie, takie ustalanie, o którym mówisz, preferencji, czy jest to czasochłonne i skomplikowane, czy no, raczej... To zazwyczaj się dzieje na wstępie, takim naszym briefingu, nie? Gdzie pokazujemy najpierw, jak sam stylista sobie działa sam z siebie, a potem jakby zbieramy feedback jeszcze od klientów, jak jeszcze bardziej to doprecyzować, tak? No, bo to wtedy najlepiej pracować tak iteracyjnie, agile'owo, jak jeszcze dopracować do konkretnych potrzeb danego sklepu. Mhm. Aneto, a powiedz jeszcze, jak, ponieważ tutaj już współpracowaliście z konkretną firmą, chciałem zapytać ciebie, czy na etapie właśnie wdrażania produktu, czy są jakieś szczególne kwestie, na które klienci zwracają uwagę? Tak pod kątem może kolejnej współpracy z kolejnymi partnerami. Jeżeli chodzi o samo wdrożenie, tak? Tak, tak. No to tak jak mówię, tutaj w zasadzie no po naszej stronie było postawienie tych pustych podstron, no i my się nie napracowaliśmy, więc tutaj też jakby ciężko jest odnieść się do tego, co można by było zrobić jakby lepiej, bo my żadnego tutaj obciążenia, że tak powiem, operacyjnego nie mieliśmy. To też jest jakby duży plus, tak? Więc moją rekomendacją jest to, żeby tak zostało. Super, dziękuję serdecznie. Pytanie jeszcze mamy od pani Urszuli Szwarockiej. Czy rozwiązania można dostosować pod inne branże, na przykład dobór akcesoriów, w dekoracji wnętrz? Czy pisane było stricte pod fashion i te rozwiązania core nie pozwalają na dostosowanie do innych dziedzin? W tym momencie algorytm jest nauczony na fashion. Sam algorytm, też o tym myślimy, żeby był też nauczony na danych z dekoracji wnętrz. To jest jakby tam kolejna przyszłość rozwoju tego algorytmu. Natomiast w tym momencie jest wyspecjalizowany dla fashion. Dziękuję serdecznie. Tak, myślę, że to bardzo zresztą ważne pytanie pani Urszuli w kontekście chociażby tego, że projekt, który realizujecie, uzyskał wsparcie z Unii Europejskiej, prawda? Też wpisuje się w te ramy rozwojowe, którymi podążamy także w zakresie innowacyjności w Polsce. Dobrze, jeszcze jedno mam pytanie do Anety, chyba że tutaj ktoś z Państwa będzie miał jeszcze jakieś dodatkowe kwestie do poruszenia. Aneto, powiedz jeszcze może, czy obecnie macie może jakieś wyzwania, najważniejsze kwestie, które uważacie za takie potencjalne zadania na przyszłość, którym należy poświęcić więcej uwagi? No już Paweł wspomniał o kilku kwestiach, jeśli chodzi o rozwój technologii, natomiast może jeszcze coś przychodzi ci do głowy?
To oprócz tego, co powiedziałam, że chcemy jeszcze bazować dodatkowo, oprócz tego, że bazujemy na zdjęciach produktowych, na tych zdjęciach wizerunkowych stricte, to jest jakby kolejny krok w rozwoju tutaj naszej współpracy z tym narzędziem, jakim jest stylista, ale też zastanawiamy się właśnie nad tym, aby nie połączyć jeszcze tutaj Get the Looka z innymi kanałami, tak, dotarcia do użytkowników niż sama strona internetowa. I tutaj Paweł właśnie wspominał o tym, że jest możliwość połączenia, tak, tutaj tego rozwiązania też z na przykład takimi kanałami jak Pinterest, i tutaj z pewnością też chcielibyśmy to testować, gdyż nie ma co ukrywać, Pinterest oprócz Instagrama jest tak naprawdę kolejnym medium społecznościowym, gdzie użytkownicy stricte już social mediów, tak, poszukują właśnie tych inspiracji, równie modowych, więc będzie to bardzo fajna opcja do tego, żeby użytkownicy, którzy zaglądają na Pinteresta i dodają do swoich tablic tak konkretne stylizacje, znaleźli tam też oczywiście ombre.pl, a co więcej, mieli ułatwiony proces zakupów już tych produktów, ponieważ będą mogli już sięgnąć, tak, z tamtego poziomu do konkretnych podpowiedzi odnośnie całych stylizacji. Pawle, jeśli możesz też doprecyzować teraz, na jakim etapie są te plany, czy to są, czy to już... To jak najbardziej mamy to na roadmapie, no bo tutaj, to jak Aneta mówi, to dzisiaj mamy sobie Get the Looka. Oczywiście to też można dołączyć do marketing automation, tak, bo jak ktoś kupi tą bluzę, no to fajnie, żeby w przypadku marketing automation poszła cała ta stylizacja i zobacz dokup spodnie i buty. To jest też takie zawsze inspirujące dla tych klientów, żeby pomóc im znajdować. A Pinterest to jest też właśnie dalsze rozszerzenie w ogóle działalności stylisty, że nie tylko bazujemy na tych zdjęciach, które są zrobione w trakcie sesji, ale też jesteśmy w stanie budować różnego rodzaju zestawy, takie kolaże, które często są na Pinterestie w różnym stylu, z różnymi kolorami, kapsułowe, niekapsułowe, więc tutaj jest dużo, dużo takich możliwości automatyzacji i zabawy tego, przez to testowania, w którą stronę należy w danej marce, jakby jak budować te stylizacje, żeby po prostu ściągać jak największy ruch. No tutaj pamiętajmy, że ten performance, który dzisiaj jest, czyli kupowanie klików w Google, na Facebooku, jest coraz droższe i będzie coraz droższe, tak? Więc jakby do sklepy muszą szukać alternatywnych źródeł pozyskiwania ruchu, które są głównie jakby z ruchu organicznego, z takich długiego ogona, po to właśnie na przykład robimy też opisy tych stylizacji, bo to nie jest produkt, a stylizacja, więc trochę inny content, inny sposób wyszukiwania. I tak samo jakby do Pinteresta, tak? To nie chodzi tylko, żeby wrzucić sam kolaż, ale wrzucić też jakieś odpowiednie tagi, opisy, które po prostu pozwolą na znalezienie tego contentu, tak? A przez to jakby budując takie zaplecze contentowe, które tak naprawdę może być wiecznie, wiecznie żywe, jakby strategicznie coraz więcej tego contentu przychodzi, coraz więcej jakby tych użytkowników organicznych, czy po prostu z działań SEM-owych będziemy pozyskiwać, tak? Więc to jest też taka praca długofalowa i strategiczna, żeby budować jak najwięcej też tego unikalnego kontentu, trochę innego niż sam produkt, żeby po prostu sklep był efektywny kosztowo, jeżeli chodzi o pozyskiwanie ruchu, tak? No bo nie ukrywajmy, te koszty w Google czy na Facebooku stają się już dla niektórych sklepów bardzo trudne do osiągnięcia, tak? Do pozyskiwania takiego ruchu. Tutaj, jeżeli mogę trochę uzupełnić też wypowiedź Pawła o to, że dotyczącą tego, że pozyskiwanie ruchu jest coraz droższe, co jest faktem, i tak naprawdę wszyscy ci, którzy zaczynali może w e-commerce, tak jakieś powiedzmy 10 lat temu, to mają ogromny dysonans pomiędzy tym, jak marketing i pozyskiwanie ruchu, tak, wyglądało wtedy, a jak wyglądało teraz. A co więcej, za tym znacznie droższym pozyskiwaniem ruchu idzie oczywiście znacznie wyższa cena, którą trzeba zapłacić za nowego klienta, tak? I naturalnie dużo prościej i taniej jest lepiej zaopiekować już tych klientów, którzy nas doskonale znają i będą mieli tą dodatkową wartość, o której sobie mówiliśmy, w postaci właśnie stylisty, który pomoże go przeprowadzić przez proces zakupu, niż pozyskiwać tak naprawdę nowych użytkowników i oferować jakby to samo tak naprawdę.
Bardzo wiele istotnych kwestii poruszyliście dzisiaj. Myślę, że ten nasze dzisiejsze spotkanie jest dobrym uzupełnieniem poprzedniego, w którym to ten kształt dzisiejszej branży modowej zarysowaliśmy. Dzisiaj trochę więcej na temat klientów powiedzieliście, ale też o tych rozwiązaniach, które wdrażacie. Niezwykle interesujące, perspektywiczne, potrzebne i myślę, że warto śledzić, jak będą te produkty się rozwijały i na pewno bardzo wielu jeszcze tutaj kwestii jest do poruszenia podczas kolejnych spotkań. Także myślę, że będzie jeszcze niejedna okazja, żebyśmy mogli się spotkać i porozmawiać. Naszymi dzisiejszymi gośćmi byli Aneta Panasiuk, marketing manager w Agromico, a także Paweł Wyborski, założyciel i CEO Quarticon. Rozmawialiśmy na temat rewolucji w stylizacji z wykorzystaniem AI, Get the Look 2.0. Bardzo dziękujemy w imieniu organizatorów naszego dzisiejszego spotkania, mianowicie Quarticon, a także Orange. Dziękujemy również partnerom, pozwolę sobie powtórzyć, Romicor, agencja marketingowa Media4U, Gate Software, Satisfly, SalesTube, a także Sprawny Marketing. Bardzo serdecznie dziękuję jeszcze raz i zachęcam Państwa zainteresowanych wszystkich uczestników naszego dzisiejszego spotkania do kontaktu z ekspertami celem odpowiedzi na nurtujące pytania, gdybyście Państwo takowe mieli na temat na przykład funkcjonalności tego rozwiązania, czy ogólnie sztucznej inteligencji i zastosowania do branży modowej. Bardzo serdecznie jeszcze raz dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo.